Witam Was na moim kanale Beauty by Mikasia. Dzisiaj podkład Ingrid Flawless Glow. Ja mam w odcieniu najjaśniejszym, to jest Luxury Milk. Jeżeli Was interesuje, jak ten podkład sprawdza się na mojej dojrzałej cerze, co o nim myślę, jakie mam spostrzeżenia, to zapraszam Was do dalszej części. Zaczynamy! Na początku od razu szybciutko przeczytam Wam, co producent pisze o tym podkładzie. Ingrid, podkład Flawless Glow to definicja spektakularnego rozświetlenia i tutaj duży wykrzyknik i ja już na wstępie Wam powiem tak, to jest jeden z najbardziej rozświetlających podkładów, jakie w ogóle używałam do tej pory. Wyjątkowa kompozycja składników niezwykle efektywnie odbija promienie światła, sprawiając, że skóra prezentuje się zjawiskowo i świetliście, a do tego zyskuje promienny wygląd pełen młodości. Jest bardzo duże rozświetlenie i ja bym nawet powiedziała, że jeżeli w ogóle nie używacie, wiecie, rozświetlacza, no to możecie być nawet bardzo zaskoczone tym efektem, bo nawet w codziennym stosowaniu daje prawie że efekt rozświetlacza, mogłabym tak nawet rzec, zwłaszcza dla osób, które na przykład w ogóle nie używają rozświetlacza. Formuła podkładu została wzbogacona kwas hialuronowy i glicerynę. Dzięki czemu, tutaj producent nam pisze, przyjemny efekt nawilżenia. Tak, bardzo przyjemny. No jeżeli nie jesteście uczulone na glicerynę, ja tutaj nie zapycha. To jest ważne, co mogę Wam powiedzieć. Mnie akurat ten podkład nie zapycha. Ta formuła z kwasem hialuronowym też mnie przekonała. Jak wiecie, ja mam cerę dojrzałą i kwas hialuronowy bardzo dobrze wpływa na moją dojrzałą cerę, co właśnie powoduje, że ona jest, wiecie, taka napięta, nawilżona. Ta gliceryna, która tutaj jest, nie przeszkadza mi i nie zapycha, bo ja ten podkład, wiecie, to nie jest pierwsze wrażenie, tylko ten podkład stosuję ponad 2 tygodnie i różnie go stosuję i teraz przejdziemy i teraz może przejdziemy właśnie do aplikacji. Jest 5 odcieni tego podkładu, ja mam najjaśniejszy, ten Milk, jest też wanilia 02 i myślę, że ta wanilia nawet może lepiej by się sprawdziła właśnie, wiecie, na teraz, na tą porę taką letnią, że tam trochę jesteśmy osmagani przez słońce. Więc obietnice, powiem Wam tak, obietnice producenta są takie, że jest to rozświetlający podkład i właśnie na początku warto zaznaczyć, że jeżeli nie lubicie efektu rozświetlenia, lubicie bardziej matowe podkłady, no to zdecydowanie trzeba uciekać od tego podkładu, bo to jest rozświetlenie z wykrzyknikiem. I tu mi się podoba właśnie, że w pierwszym zdaniu producent pisze, że rozświetlenie i wykrzyknik, tak. Więc teraz kwestia nakładania tego podkładu. Idę, odświeżę buzię, zmyję tutaj kontur i zaraz do Was wracam i nakładamy podkład. To zaczynamy, zaraz się pojawię, bardziej sauté. Także wow, jestem. Słuchajcie, zmyłam buzię, możemy odświeżyć buzię. Powiem Wam, że ten podkład jest bardzo taki nawilżający, więc lekki krem, który używacie, czy z filtrem, czy bez, to już nie wnikam, to nie filmik na ten temat. Powiem Wam, że z każdym moim kremem, z każdymi kremami, które stosuję, czy Bingo Spa, czy Ziaja, czy Taupe, czy zwykła maść witamina A, którą czasami stosuję, jak mam bardziej tutaj nos podrażniony, czy tam przesuszoną skórę pod oczami, bardzo ładnie się dogaduje. Ja sobie jeszcze tylko odświeżę mgiełki do twarzy. O. I mi to wystarczy w tym momencie. Wcześniej tam nakładałam sobie krem z ziaj, ale w tym momencie mi to wystarczy, takie nawilżenie. No i zaczynamy. Powiem Wam, pierwsze moje wrażenie, to jak otworzyłam ten podkład, to po prostu wow, jak pięknie on kwiatowo pachnie. To nie jest, wiecie, jakieś tam takie, wiecie, kwiatki jak z dawnych lat.
Jest bardzo fajny, odświeżający, kwiatowy zapach, więc w ogóle dozowanie tego podkładu i używanie jest bardzo miłe, bo jak rano, wiecie, nakładałam ten podkład, to zawsze tak jakby mnie kwiatki witały, jakieś takie polne, takie świeże. No naprawdę ma przepiękny zapach, bardzo ładne dozowanie. O, zobaczcie, tą pompeczkę, czy chcecie mniej, czy więcej. Ja mam ten kolor najjaśniejszy, milk. I jeżeli go weźmiecie, ja go tutaj troszkę na razie, żeby Wam pokazać, zobaczcie, dłońmi, to dosłownie uzyskacie takie rozświetlenie. No przepięknie pachnie. Lekkie wyrównanie kolorytu skóry i zobaczcie, jaki glow. No zobaczcie, tu nic nie mam. I tu, zobaczcie, co tu się dzieje. Od razu jest odbijane światło. Jest podkład, który przykryje Wam niedoskonałości, ale to też nie jest taki podkład, który na przykład podkreśli Wam niedoskonałości. On wyrówna koloryt skóry i nada blasku. Ja bardzo lubię ten podkład tutaj tak pod oczy. Nie za bardzo, ale leciutko, troszeczkę pod oczy, bo bardzo ładne rozświetlenie daje. No zobaczcie, jaki glow. I jedna warstwa dłońmi wklepana, to dla mnie jest jak taka baza rozświetlająca. I powiem Wam, że często stosowałam go tak, że najpierw sobie go nakładałam na buzię albo kropelkę jego i dokładałam innego podkładu. Bardzo fajnie dogaduje się z Self, który jest taki bardzo matowym podkładem, dosyć matowym, a w połączeniu z Ingrid dodaje, wiecie, takiej świeżości. Też stosowałam ten podkład z Extra Cover, który nie jest Extra Coverem. Bardzo ładnego blasku i ożywienia. Z Glam Shopu też ten podkład, który jest taki, jest neutralny, bym powiedziała, ale dla mnie bardziej matowy, czy, o Jezus, Irene ten, czy, który wykończyłam, AA, My Beauty Power, on przepięknie współgra z każdym podkładem. I tutaj Wam właśnie może zaprezentuję na drugiej stronie, tutaj sobie dodam go i dodam na przykład właśnie tej celi. O. Zmieszane. Powiem Wam, że przypuszczam, że może gdybym wzięła tę dwójkę, ten kolor dwójkę, który wanilia, to możliwe, że byłoby, wiecie, jakby odcień lepszy. O, ale zobaczcie, zobaczcie, co tu się wtedy dzieje. Celia była podkładem takim, na pewno nie coverem, ale nie była, wiecie, z blaskiem. A zobaczcie, jak pięknie tutaj jest cały taki blask, nie? A tutaj... No muszę powiedzieć, że jestem mega miło zaskoczona, że po prostu jeszcze nie spotkałam, wiecie, takiego podkładu, który by współgrał z innymi podkładami i robił taką piękną, świeżą skórę. Wam pokażę, jak zmyję tą część, jak będzie wyglądał sam ten podkład. Więc tutaj no, rozświetlenie jest z wykrzyknikiem. Tu, widzicie, to rozświetlenie też jest, ale jest takie stonowane. Sam Wam... Po pierwsze ten podkład wziąć w odcieniu ciemniejszym niż ja wzięłam, wanilia, i myślę, że będzie większości osobom pasował. Natomiast jeżeli weźmiecie ten najjaśniejszy, to glow macie zapewniony i dodatkowo z każdym ulubionym podkładem drogeryjnym myślę, on się świetnie dogada. A wiecie, da Waszemu podkładowi dodatkowo kwas hialuronowy i rozświetlenie, i takie ożywienie. Ja w ogóle uważam, że ten podkład to jest takie moje must have letnie, które dodaje mi, wiecie, takiego glow. No, więc teraz idę, zmyję tutaj tą część i nałożymy gąbeczką drugą stronę, żebyście zobaczyli pełen glow podkładu.
Okej, zmyłam już tą stronę, więc teraz nałożymy sobie gąbeczką. Tutaj mam lusterko, więc tu będę zerkać. O. Przepięknie pachnie, po prostu uwielbiam ten zapach. O. I oczywiście, to znaczy oczywiście, no, ja o tym często wspominam w filmach, że zobaczcie, wklepane gąbeczką, efekt mamy tutaj. Patrzcie, tu dłoń mi nakładałam. Tutaj w tym podkładzie mamy taki inny efekt. Że tutaj gąbeczką wklepany on więcej przykryje i jest taka bardziej buzia, widzicie? Bardziej przykryje niedoskonałości. Zobaczcie, jaka jest różnica, nie? Tutaj nałożyłam tak jak kremu, trochę, tak? Że i lekko się, jest taki efekt bardzo naturalny. Jest wyrównany koloryt skóry, ale jest mało krycia. Natomiast jeżeli go gąbeczką wklepiecie, o, to zobaczcie, efekt jest bardziej taki jednolity. No to jest właśnie takie moje odkrycie, bo z reguły podkłady, które ja używam, drogeryjne, wklepywane dłońmi dają większe krycie. Tu jest na odwrót. Jeżeli nałożę palcami, dłońmi w klepie, to efekt jest naturalny. Tak jakbym nic nie miała na skórze i taki glow, ale to mi się bardzo podoba, bo to jest, wiecie, taki efekt dzienny, rozświetlenia wakacyjne, ale jeżeli weźmiecie gąbeczkę, możecie uzyskać efekt większego krycia. Zdecydowanie, widzicie? Tutaj na brodzie klepany gąbeczką przykrył mi te moje niedoskonałości. Więc w zależności jaki efekt potrzebujecie, czy dzienny, i on się, wiecie, daje, on się daje stopniować gąbeczką. Dłońmi, gąbeczką. To jest gąbeczka. A tu jest dłoni. No i mam nadzieję, że to widzicie efekt nakładania z gąbeczką, a tu dłońmi. Zdecydowanie jak nakładacie gąbeczką, efekt jest taki bardziej kryjący. Zdecydowanie efekt jest taki bardziej, wiecie, maskowy, ale taki naturalny, jednolity. I tutaj możemy teraz dołożyć drugą warstwę, na przykład gąbeczką. O, widzicie? Więc on świetnie daje się stopniować. I to jest jeden z pierwszych takich moich podkładów, który nakładany gąbeczką bardziej mi się podoba. W sensie takim, że więcej przykryjecie, no tak równomiernie, tak? Ale tak dziennie po prostu, jak nałożymy dłońmi, to też to pięknie wygląda. Pięknie wyrównuje skórę. A używanie go, powiem Wam, no te kwiaty tak pięknie, i to jest takie, nie wiem, tutaj jakąś frezję czuję nawet. Mówię, że jestem ciekawa, słuchajcie, bo w ogóle ten podkład kupiłam na promce w Hebe, był za niecałe 20 zł i chyba już w tym momencie, kiedy oglądacie ten film, to już jest po tej promce, ale będę się czaiła na następne promki, bo chętnie kupiłabym go w tym odcieniu ciemniejszym, wanilia. Bo myślę, że na ten okres wakacyjny, wiecie, lato, to ciemniejsza, ta wanilia 02 będzie fajniejsza. Natomiast no zobaczcie, przepięknie to wygląda, przepięknie. Także teraz tutaj lekko sobie wykonturuję buzię. Standard Egyptian Powder. Bardzo dobrze się trzyma konturowanie na buzi, słuchajcie. Ja czasami nawet, zobaczcie, on tak pięknie rozświetla tutaj strefę pod oczami, że ja, no, w
tutaj tego korektora używam z AA. Ja go nawet nie muszę używać, słuchajcie, bo no ten podkład tak pięknie tutaj tą strefę pod oczami rozświetla, że już tak pod oczy to nie trzeba podjeżdżać. Także trochę rozświetlacza, ostatnio Kobo używam, Moonlight z Kobo, bo już, bo on jest taki bardzo delikatny, on jest taki ładny, satynowy i on tutaj tak ładnie podbija. Trochę różu. Na usta pierzenę. Troszkę. No i mamy. Powiem wam, że jak w filmie mi coś nie spadnie, to jakby filmu nie było. Także mamy to. I jeszcze sobie buzię spryskam mgiełką, bo słuchajcie, mgiełki to jest mój must have. O. I to jest taki mój look dzienny z tym podkładem. Słuchajcie, co mogę powiedzieć o tym podkładzie? Świetnie sprawdza się na mojej dojrzałej cerze. Utrzymuje się cały dzień, ściera się standardowo, tak jak wiecie, podkłady. Utrzymuje kontur, świeżość. Przede wszystkim ta gliceryna, która tutaj jest, trudno powiedzieć w jakiej ilości, szczerze mówiąc, ale jest to też kwas hialuronowy, który pięknie działa na moją dojrzałą cerę. I ten gliceryna przede wszystkim nie zapycha mnie, wiecie, ja go stosuję ponad 2 tygodnie i nie zauważyłam, wiecie, żadnych zaskórników, ani żeby mnie zapychał ten podkład, więc to jest bardzo fajne, nadaje świetny glow i rozświetlenie z wykrzyknikiem, tak bym go nazwała, że jest to po prostu must have na okres letni, dający świetne glow, odświeżenie i przyjemność, wiecie, nakładania tego podkładu jest rewelacyjna, bo to tak jakby codziennie budziły was, wiecie, przy waszym makijażu porannym kwiaty. Ja tutaj czuję trochę frezji i takie świeże, fajne kwiaty. Jestem zachwycona tym podkładem. Po raz pierwszy mam podkład Ingrid i no, polecam wam spróbować, zwłaszcza kiedy jest na promce, wiecie, za niecałe 20 zł. Warto, bo da wam taki glow, jaki my kobiety czasami potrzebujemy. Także to wszystko. Dziękuję, że spędziliście ze mną czas. Mam nadzieję, że ten filmik przyda wam się. Dajcie mi znać koniecznie, czy znacie ten podkład, co o nim myślicie. Zapraszam was na moje social media, na mojego Instagrama, gdzie jak są promocje właśnie, czy idę do sklepu, kupuję jakiś nowy produkt, dzielę się zawsze z wami informacjami o promkach, o tym, co nowego kupiłam, więc zapraszam was na mojego Instagrama, TikToka, na drugi kanał vlogowy, jeżeli interesuje was tematyka vlogowa. Dziękuję, że spędziliście ze mną czas. No i widzimy się niedługo w następnym filmie. Dajcie znać, czy filmik wam się przyda, podoba. Ja dziękuję za każdy komentarz i łapkę w górę. I widzimy się niedługo w następnym. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Dużo słońca dla was. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I'm about to fade away, 'cause every time I wake up